Cześć, witajcie w Polygon TV, mówi do Was Lechu, a tutaj na środku ekranu jest przed Wami Sama Ciemny, czyli mój Worgen Priest w grze World of Warcraft Dragonflight. No i ogrywamy sobie najnowszy patch, czyli 10.1. I zadania nas doprowadziły do takiej miejscówki, która jest pod ziemią, bo złole zrobiły dziurę w ziemi i teraz my w tej dziurze w ziemi się znajdujemy. Robimy sobie jakieś zadania i okazało się, że jest jakaś miejscówka, która nazywa się Aberrus, gdzie Nelfarion, czyli ojciec Sabeliana, który tutaj jest obok nas, oraz Vrationa, to jest ich ojciec Czarny Smok, robił jakieś eksperymenty i stworzył coś, co nie chciał, żeby się wydostało. Więc dowiedzmy się, o co chodzi. Jejku, ile tu się spawnuje rzeczy. Dobra. You seem familiar. Gadaj, co dalej. Wygląda na to, że nasz ojciec miał tyle sekretów, że głowa mała. Muszę o tym pomyśleć. Spotkajmy się w Loam, gdzie... Aha, to jest ta miejscówka, gdzie te krety mieszkają chyba, z tego co rozumiem. Dobra, i pogadaj z Vrationem, żeby mu powiedzieć, że tam jedziemy. I will wait for you along the path to this honeypelt's home. Czym się? Będę czekał na ciebie w tej miejscówce. Father, what have you done down here? Aberrus, ojcze, co ty tam zrobiłeś? Co? Okej, już nic nie gada więcej, więc... You stand before the Black Prince. Speak your mind. Czy z Sabelianem wszystko w porządku? Co? Przejmuję się na tyle, żeby o nim gadać. Until next time. No i zabili jakiegoś dostępnego tego super zwola. Super latacza. O, od początku wiedziałem, że nie jesteś zwolem. Czyli skoro nie jesteś zwolem, to wbijaj do mojego domku. Dobra. Good luck hunting beasties. Co byś gadał jeszcze? Ale co dzisiaj pojemy? Młodzieńcze, czy pomożesz mi zabrać to mięso do domu? Z przyjemnością. Czy te deep flyersy to jest to, co wy zwykle jecie? Nie. W sumie to wręcz na odwrót jest. Ale niektórzy czasem muszą wyjść z domu i walczyć ze złolami i zabijać je. Dobra. A. Wow, dojechaliśmy do miasta. Kurczę, na tym mogłem skończyć poprzedni odcinek. No ale... A, ja nie gadałem, że... O, co? Znalazłeś martwego ziomka? Tak, coś tam, coś tam. Hello, Uplander. Gotów na to, żeby zobaczyć najfajniejsze miasto pod ziemią? Sniff out the escape route. Looks like the Uplanders you were waiting for have already settled in with us. Told you the Niffin were hospitable. A, czyli że... Wygląda na to, że ci... Goście z góry już tu przybyli. Chodnik jest asystant.
podpisane. Tak, kadzidełka. Zobaczmy, co się stanie, jak to kliknę. No, jakiś żuk za mną chodzi. Dobra. Witaj w Loam! Ziemianinie. Nie wiem, jak Aplander się tłumaczy, nie wiem. Nadziemco? Nasze wspaniałe miasto, Loam. Nazywam się Aurantia, jestem wielkim tym przywódcą tego miasta. No i oprócz tego, że jestem przywódcą tego miasta, to jestem obrońcą tych ludzi, którzy tu mieszkają. Znaczy, nie ludzi, tylko kretów, nie wiem. Populacji tego miasta, o! Ale wiesz co, później będziemy o tym gadać. Ebysian i Ambertal już tu przyjechali i mi powiedzieli, co tu się dzieje. Dobra. Wow! Keep your nose clean. I odblokowałem ich jako frakcję. Aha, i mogę jakieś skarby teraz wyszukiwać w tej miejscówce. Dobra. Co by tu teraz zrobić? Dobra, weźmy sobie zadanie od niego najpierw. A, czyli po prostu on mi mówi, że przejdź się po mieście i poznaj się z ludźmi, którzy tu mieszkają. Okej. Okay. Dobra, to najpierw się przejdźmy po mieście faktycznie i poznajmy tych wszystkich gości. Keeper of Renown. A, to jest ziomek, który nam będzie sprzedawał rzeczy. Wow, jakie rzeczy tu można kupić u nich. Dobra, zobaczmy. To są te ulepszenia do smoków. To jest ekwipunek. O, mining knowledge mogę kupić. Jakieś zabawki, enchanting knowledge, rzeczy do smoków, buty. Takie coś, żeby za mną chodziło. I takie coś, o, jest to samo w sumie. Appearance taki. Rzeczy do smoków, monta. Wow, takiego. Fajny. Jakieś kosmetyczne rzeczy, rzeczy do smoków oraz... Jakaś skała? Nie rozumiem. Fajna muzyczka. Mam nadzieję, że się wam też podoba. O, kolce go tutaj przyjechał. A to jest gościu do latania. Well, hello there, traveler. Ha, czyli możemy tutaj przylecieć. Dobra. Okej. No to fajnie, wiem już wszystko, co tu się dzieje, bla 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 bla. Dobra, i następne zadanie od tego ziemka. Wielu nadziemców przyjechało tutaj, od kiedy się otworzyły te jaskinie. I taki ziomek, co się nazywa Veskarn, był wyjątkowo pomocny. A, to baba jest, czyli ona, czyli baba o nazwie Veskarn była bardzo pomocna i zrobiła... Co? Zrobiła nasze te pancerze mocniejsze i nasze brońki zrobiła mocniejsze też.
Dobra, no to możemy pogadać po prostu. Okay. Siema. A. Vaskarn, okej. There is much to discover. A, i ona będzie sprzedawać nam ekwipunek, tak? Aha, czyli ona nam tokeny będzie sprzedawać, bo to są takie tokeny, za które się ulepsza ekwipunek. A, dobra. Co ona gada? Przykułeś moje spojrzenie w momencie tylko jak... Czekajcie, o. Jak tylko postawiłeś stopę w mieście Loam, to przykułeś moje spojrzenie. Patrz na te sprzęty, które tu są. I widzę, że ty chcesz te sprzęty mieć. Znaczy ekwipunki. I ona mówi, że są te Flightstonesy, czyli... To jest taka waluta, za którą się też ulepsza sprzęt, bo oprócz tych tokenów to musimy mieć jeszcze te punkciki, Flightstonesy. No i ona mówi, że bla bla bla, te Flightstonesy istnieją i mam 50 tych Flightstonesów zebrać i to jest moje zadanie. Dobra. Spoko. A ty ulepszasz sprzęt, tak? O, to sobie ulepszymy może od razu to. Nie? Champion to jest to, który ja chcę ulepszać. Veteran to jest jakby niższego rzędu. To sobie ulepszymy. Da się od razu do trzeciego? Nie. Dobra, to ulepszymy do drugiego poziomu. Siup. Ulepszyłem. A, to ona kazała nam ulepszyć, a nie zbierać. Dobra. It is a world of wonders. Super, i dostanę jeszcze więcej. May we all find what we seek. Okej. Okay. Teraz jakoś za... masz ten... jak się mówi? Zasmakowałeś trochę siły ulepszania tych itemsów. To się zaczyna prawdziwa frajda. Flightstonesy tylko mogą cię do pewnego momentu ulepszyć. Aha, że są cztery różne poziomy jakby tych ulepszeń. I 15 tych fragmentów tego czegoś robi Whelping Shadow Flame Crest, które ulepsza bardziej. Dobra, czy oni mnie po prostu, to jest uczenie mnie mechaniki w tym patchu? Wcześniej nie było tego, to w tym patchu wyszło, że się to ulepsza. I ja mam z tobą pogadać, co ty chcesz? Czekaj, co? A miałem z nią tylko pogadać i już? No zrobiłem, nie? We have slept long enough. May we all find what. Co? Jeszcze więcej? A, teraz on mi mówi, jak się ulepsza. No dobra, ale nie wiem, po co to mam zrobić, bo... A, u niego się ulepsza i... A, no dobra, to ulepszę to. Ulepszyłem. A nie, bo ja miałem ten słaby sprzęt ulepszyć. A. Dobra, siup. Super, ulepszyłem, ale ulepszyłem. Mogę teraz zrobić disenchant tego czegoś. Co?
cholerę mi to, jak nie mogę tego zdezenchantować. Czy to mi będzie potrzebne do czegoś? Nie wiem. Dobra. Ty się świecisz, czemu ty się świecisz? Okej, okay, następne zadanie. To już wiemy, na czym polega ten patch. Zbieramy Flight Stonesy, czyli to, i ulepszamy sprzęt. Gdzie to jest? Tak, ten, który się nazywa Champion. Żeby nie był 2 na 8, tylko 8 na 8, albo ileś. Jeden już mam. O, to mam ulepszony na 4 na 8. Żeby ulepszyć bardziej, to potrzebuję jakby wyższego rzędu tych rzeczy. Dobra, a to zadanie, które nas czeka. No, mam tu dla ciebie prackę. Masz dostarczyć mięso do wszystkich moich tych... do wszystkich nabywców i wziąć od nich sianko. Mógłbym to zrobić sam, ale jestem stary i niedołężny. A, to baba jest, to niedołężna. Jestem stara i niedołężna, a ty jesteś młody i silny i grasz w grę, to pochodź sobie po mieście i sobie porozdawaj mięso. Dobra. Dobra, chodź, idziemy. You smell completely different to anything I've ever smelled. Even Elder Honeypelt doesn't come back with scents. Pachniesz inaczej niż cokolwiek, co wcześniej pachniałem. Znaczy... Anyway, I'll be your guide in Loam. No, tak czy inaczej, będę twoim przewodnikiem po Loan. Dobra, to będziesz moim przewodnikiem, to ja wsiadam na lamę i jedziemy. Here for a fight, find good rocks. Co? Aha, on mówi, że to on potrzebuje sparring partnera. Jak się z nim będę bił, to później ci zapłacę, coś takiego, tak? Serio, mam go bić? Dobra, dostał mięso, a my dostaliśmy siano, więc spoko. To mieszkałem w takich jak w Gwiezdnych Wojnach. Uuu, a to co? Takie coś? Dobra. Tu są jakieś zadania, ale tu zadań jest dużo. Nie, czekaj, stąd się już wychodzi. Co? A, dali mu cukierki i on teraz skacze. Samo ciemny, złap go. Złapałem. Spoko, macie tu mięso, macie tu pieniądze i tak dalej. A, bo to są dzieci. Wszystkie dzieci, powiedzcie dziękuję pan od mięsa. Dziękuję. Dobra, i jeszcze jeden ziomek, tak? Nie, jeszcze dwóch ziomków mamy. Mieliśmy mięso na pieniądze. Jezus, ile się tych potworów wspomnieje. Co? Ja mówię, że... Szukam i...
Kurczę, nie widzę, gdzie jest. Moje pieniądze są. Ja muszę znaleźć te pieniądze sam. Mordo, odsuń się, bo nie widzę. O! Gdzie na... O, nawet ryby tu można łowić. Fajnie. Dobra, i jeszcze ten jeden ziomek jest. To jest jakiś kucharz, który gotuje, tak? A, i zostawił sianko w tym w słoiku z ślimakami. Klik. O nie. Ślimaki nawet, to są ćmy. Dobra. Smelling your reactions to everything in Loam made me appreciate the familiar in a whole new way. Way to go, Uplander. Dobra, oddajmy sobie to zadanko i... Hello, Uplander! Choose your reward. I can't wait to smell your next adventure. The kid welcomes you! To jest tylko ten, tylko początek przygód wśród kretów. Jest strasznie dużo rzeczy do robienia tutaj, czyli eksploruj tą jaskinię i rób rzeczy i zabijaj te potwory i tak dalej. I mam przedyskutować z Ebysianem, co będziemy robić. Dobra. Don't put your nose where it don't belong. Bysian. Dyskutujmy. The winds got the Niflin saw an eruption of fire in the cavern you came from. Krety widziały tą erupcję ognia. Czy to Erak? Tak, on nas zmiótł na powierzchni ziemi, jakbyśmy w ogóle nie istnieli. Tak, jest strasznie przyczajony jak tygrys i ukryty jak smok. Tak, i te szepty, które słyszeliśmy w głowach, nas rozproszyły. I oprócz tego znalazłem te urządzenia niesamowite. Które nas naprowadzają na laboratorium, które się nazywa Aberlus. Nelfarion, czyli to dlatego Sarkareth jest tutaj. Nevratheon mówi, że on się wybierze na poszukiwania tego Arberusa w samotności i w przyczajce. Arantia gada o jakiejś świątyni, czy może ona być połączona z tym Abertonem? Aber... She saved Sibelian from the Deep Flayers. You should have heard his cries. I was able to rescue myself without any assistance. Aha, i ten Honey Pelt ich uratował i oni się znowu kłócą o to, że... że on ich uratował i oni są beznadziejni i tak dalej. Dobra. There is honor in service. We must rise above our own conflict before
before we can soar. Odlokowaliśmy jakieś coś. Dobra, no nie wiem, to jak odblokowaliśmy te wszystkie aktywności, to chyba sobie zrobimy chwilę przerwy w takim razie. I widzimy się w następnym odcinku, także zobaczymy, gdzie dalej nas to doprowadzi. Mam nadzieję, że uda się jakoś... A, tutaj jest ten Aberus. Jest na mapie napisane Aberus nawet. Oni się zastanawiają, gdzie to jest. No, tak czy inaczej... No cóż, żeby zobaczyć, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dalej się potoczą przygody Sama Ciemnego w tych jaskiniach podziemnych, to zapraszam do oglądania następnego odcinka. A tymczasem żegnam się z wami i... No i cóż, do zobaczenia, hej.